Wy robicie złódkę dla mnie? Nie, dla jego. A dla mnie nie? No szkoła to... podstawowa. A, no na tak, pieniążki, tak. Podziałem się. No zgadza się. To rzucić się więcej. Dużo więcej, znacznie więcej. Znacznie to więcej. Skuter, motorek. Ale tobie, Krzyszku. Tak? I? Tobie, Krzysztof. Niżże. Tobie, tak? Dla mnie. No. I? Dla jego. Dla mnie się przyda się taki motorek. Bez prawa jazdy. Dojadę, on jest bez prawa jazdy, bez niczego. Można jeździć, można, ja będę jeździć po mleko, po chlebek, po wszystko do Karpura. Na pocztę, na komisariat, wszędzie. Do Jezydniaku, na pocztę zajadę, sam i tak dalej. I bardzo proszę kupić mnie ten motorek, skuter. Ja się nauczę się na nim jeździć, bo kiedyś jeździłem motorem. A to można kółka jeszcze z tyłu dostać. Co? Kółka. I bardzo proszę o kupienie tego skuterka, motorku. W jakimś kolorze konkretnym? I co? W kolorze konkretnym, jakiejś marki? Zielonym kolorze może być. Simpson Avo może być. Jak? Simpson Avo. Ja nie znam się na tych nazwach Simpsonkach, motorkach, bo teraz różne są nazwy motorku, tak, różne samochody nazwy. Teraz nie dojdziesz nawet jaki samochód nazwa jest. Zmieniają te nazwy. Jakie kolory są, różne. I powiem tak, że kupcie skuterek dla mnie. Ja będę jeździć skuterkiem. Oczywiście zatankowany. Ja będę tankować. Ale jak kupił, to zatankowany. Nie, ja mogę podjechać tak taryfą, kupić 5 litrów paliwa, czy tam 10. No. I zatankuję sam benzyny, bo one na benzynę. Na benzynę. I będę odpalać i będę jeździć. I bardzo proszę was. No. I to w trybie pilnym. Co? W trybie pilnym, czy chciałbyś mieć na imieniu? Krzysiek. I bardzo, jak kupisz, to bardzo dziękuję. Ja bym ci proponował tego, żeby sobie się zrzucili w chwili kłada. Albo kłada. Łatwiej równowagę utrzymać. Kołach. Ale nie, na kładę trzeba prawo jazdy. Nie na wszystkie. Nie. Jak jest mała pojemność, to jest niepotrzebne. Niepotrzebne, tak? Nie. Centymetrów nie trzeba tego. To nie kupię, albo Simpsonka, albo kłada. Słuchaj, a najlepiej jedno i drugie. Nie, jedno. Dlaczego? Tak. To niech lepiej kłada kupił. Z przyczepką. Co? Z przyczepką do bagaży. No, może być przyczepką, może być bez. I właśnie, nie będziesz musiał mnie mordować, żeby jechać z tobą do Carrefoura kupić mleko. Żeby sam podjadę, zamknę na kluczu. Klucz. Ale Krzysztof, trzeba mieć taki kask, wiesz? Najlepiej orzeszek. Zakłady to takie orzeszki. Ja mam kask. Orzeszek? Mam. Mam. No to... Znaczy to nie orzeszek. A niekoniecznie orzeszek. Można a to pilnika. Nie orzeszek, to sama łupinka potrzebna, bo orzeszek to z orzeszkiem. Ja mam kask. Ale orzeszek czy łupinkę? Nie wiem, czy orzeszek, czy... Łupinka. Ktoś już podjechał i zdjęcie robi, widzisz? I dogląda do swojego samochodu. A ja ci mówiłem, zamaluj ten wizerunek belwederu. Nie? To jest, ale to jest forma plastyczna, która nic nie przypomina. Patrz, zaglądają pod spód u ciebie. No, bo może cieknie olej. Do ciebie. Do mnie zaglądają? No. Oho, podziwiają auto może. Co? Może samochód podziwiają. Co mówisz? Może chcą ukraść wycieraczkę lub może chcą ukraść lusterko. Nie wiem. No i tak może być. O, jeszcze pali fajkę. Gdzie jest zakaz? A jeszcze dzisiaj chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować dla człowieka z tym zamachem. Ohydnego. Podaj mi tam kartkę. O tą? Dwie te kartki. Dwie proszę, jedna. Proszę, może jeszcze jedną dam. Nie. Tam pewnie. Chciałem podziękować bardzo. Proszę pamiętać o RODO. Ale tu imię to mogę podać. Imię. Chyba, że jest to człowiek bez nazwiska. Karzel z Bombasu. A liścik był. To jest z Bombasu? Kamil był. Kierowca. Kira. Kira. Która jeździ Kirem. Tak jak Andrzej. I bardzo serdecznie chcę tobie podziękować za to, że wysłałeś paczkę do mnie. Powiem tak, sprawiedliwą. Że chciałeś mnie otruć.
zabić. Otruć i zabić. Dziękuję tobie za to z całego serca. Rób dalej tak. Ja cię nie boję śmierci, jak powiedziałem. Krzysiek, bo ty jesteś człowiek, który się kulą nie kłania. Tak, że mnie kule nie biorą. Nie biorą. Już jedna się odbiła do oka. A wtedy pamiętasz, co miał, był zamach na ciebie? Co? Ale nie wzięła. No nie wzięła, no. No. A pamiętasz, co wtedy był na ciebie zamach 2 lata temu, co przestrzelili ci torbę? Znaczy dyplomatkę. Może i pamiętam, może nie. Bo to są drobne incydenty. I powiem tobie, Kamilu, dziękuję bardzo. Ten liścik i to będzie doniesione do... Na trójkę. Na miejską. To może na wojewódzką, bo to poważne. I powiem tak. Ten kurier, ale kurier niewinny. No jak nie? Bo powinien... Współudział. Nie, kurier nie. Tylko powiem tak. Podałeś byle jaki do siebie numerek telefonu. Podałeś nie wiadomo co, ale będzie załatwiona. Ale ja wiem, domyślam się, kto to zrobił. To zrobił. Wiadomo, kto, nie będę mówić. Mariusz H. Co? Mariusz H. Mariusz H. Borodo. Jaki Mariusz? H. Borodo. A nie. A może on, ale powiem tak. Może być ten człowiek, który u mnie mieszkał. Tylko tak powiem. Wojciech S. Borodo? Tak. Bo z Bombasu. No to tak. Jak, on, jak z Bombasu, to z pewnością. Do, Andrzeja. I różnie na mnie mówi, obliża, nawet, bo z daleka. Ale telefon przekazuje. Zgadza się, Andrzej, że przekazujesz telefon. Ja rozmawiam, ale pierwszy ty rozmawiasz i tu jest data nadania paczki, termin ważności i tak dalej na tym. I powiem, nie nagrywaj tu... Nie, ja także lepszy obraz. I powiem światło, tak. Światło. Bandyci, powiem. Bo nazwać, inaczej nazwać nie można, ale bandyci, że to pójdzie. To są zbrodniarze, Krzysztof. Mało bandyci. Do policji. Wy robicie tak jak Putin. Zbrodniarze. Chcecie mnie zabić? A później otruć. Tak jak Putin chce zabić prezydenta Ukrainy. To wy też chcecie zabić i zabrać mój paczki. O rodzicach, posiadłość. Ale paczki również wszystko. Wszystko jest dobrą. To co w domu, to wy zabierzecie sobie. I powiem tak, nie tędy dla was droga, że wy mnie kierujecie na policję, wszędzie, do sądu. Kierujcie. Ludzie, kochani, wy sami jesteście pokręceni. Nawiedzeni. Nawiedzeni, nie wiadomo czym. Pojebani. Nie będę tu się rugać się na... A to jest mowa potoczna. To nie jest przekleństwo i wulgaryzm. I tak dalej, że powiem, że nie ten dla was droga i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.